Dzień dobry. Witam w kolejnym vlogu. Vlog 110 bodajże. I co? Pracujemy rzepaczek dzisiaj. Słoma rzepakowa do pieca. Dla folwarku Łęków do hotelu. Tam piszecie sobie na Facebooku folwark Łęków, ośrodek aktywnej rekreacji. To wyskoczy wam to miejsce. Możecie sobie przyjechać na wakacje nawet. Bardzo ładne miejsce nad jeziorkiem, przy lesie. I co? Do zrobienia jest około 1000 sztuk. Tutaj te owinięte, to jest z mojej prasy, się pochwalę. Cały czas z prasą się jeździ. No i tak jak mówiłem, do zrobienia około 1000 sztuk w tym roku. W tamtym roku zrobiłem 1441. Tam chłopaki już zwożą, nie wiem czy będziecie widzieć, daleko. 60 ładuje i Fendt 515C z turem. 60 też z turem oczywiście. I John Deere 7530 premium z lawetą. I jest druga też laweta nasza, pożyczyli od nas. I Fendt ją tam ciąga, doładowują później sobie. Szybko zwożył, żeby zaraz to stależować, żeby samosiewy zeszły. Rzepak na pierwszy strzał poszedł. Już tam niektórzy się burzyli, że okradanie samego siebie. Tylko teraz przeliczyć tą słomę, w której są te składniki, a przeliczyć to na zakup paliwa opałowego, czy drewna, czy innego jakiegoś gazu do ogrzania hotelu. No to nie wiem, gdzie to okradanie jest. Zresztą nie moja sprawa. Rzepak podobno największą kaloryczność w piecu ma, najwięcej energii się z niego uzyskuje. No bo to jest krzak, tak? To się pali jak krzak. Jęczmianka na przykład obok jest, nie nadaje się, bo jęczmianka to wata. Nie chce się za bardzo palić. Pszenica jeszcze jest w miarę i pszenicę też będziemy tutaj prasować. Bo co, tutaj mamy teraz 334 sztuki. Nawet nie wiem ile hektarów tutaj tego rzepaku jest, ale to tam mnie nie obchodzi za bardzo. Prasuję co jest. Wczoraj od 12 do 18 sobie sieknąłem 320 sztuk ponad. Dzisiaj lecimy znowu od rańca. No w sumie 11 jest to. To już nie takie rano, południe. Obróciłem nóż w prasie. Naprężyłem siatkę, już mi nie rwie, tak? Znaczy nie, no nie rwie wcale praktycznie. Dzisiaj druga czy trzecia bela porwało mi. Ale na 330 sztuk. Tam 327 chyba było, czyli no nie wiem, nie będę zgadywał dokładnie. Około 330 sztuk, jedna bela rozerwana. I to rozerwana tylko tak na 1/3. Także jest dobrze. Obrócenie noża coś dało. No bo wcześniej no urywało tą siatkę, takie strzępy zostawały i nawijało na walec. A teraz jest picobello. Z tamtej strony, od miedzy z lewej, no tak jak teraz na wprost popatrzymy, od miedzy do miedzy pole ma kilometr długości, tam się jedzie i jedzie i jedzie, ale dobrze, bo sztuki przebywają szybko. No i tam też słoma lepsza była, tutaj to prawie jej nie widać. Same łuszczyny praktycznie prasujemy. Oczywiście podbieracza na samą ziemię nie puszczamy, leci 5 cm pod ziemi. No jak wiadomo, mazurskie ziemie to i kamienie. No i nie zbieramy kamieni w prasę, nie wolno, nie polecam. Tak prasowaliśmy w tamtym roku, prasujemy w tym roku, w przyszłym roku chyba już nie będziemy prasować, bo
planują zakup prasy, złożyli już wniosek na PROW, na prasę zmiennokomorową. Także już chyba będą sobie sami prasować. Jak będą mieli czas, może nie wiem, pójdę jakąś kuchę im zrobię. Zobaczymy, może będą chcieli. Tutaj wujek pracuje brygadzistą, takim jest na tym folwarku. Majstrem od pola, że tak powiem, w sezonie, a poza sezonem tam na hotelu pracuje. I na tym hotelu też miałem praktyki. Moje pamiętne, tam dalej pojedziemy. Tam szło ziemia z wykopu, gruzowisko. I akurat trafiłem także na zbieranie tych gruzów. Zbieranie kamieni i zbieranie gruzów. Bo tam wymiana gruntu była. Szła ziemia z wykopu i przywozili to na pole i tam det to rozgarniał, det. No spycharka, Caterpillar. Wziąłem sobie dmuchawkę, nie wiem czy będziecie widzieć. Craft Dale. A czemu to nie ten? Nie podało siatki. Coś się rozpieprzyła Bela. Gdzieś nawinęło tą siatkę, tylko nie wiem gdzie. Ogólnie to wieje dzisiaj strasznie i nie wiem czy nie wybiewa siatki mi. Później się to sprasuje, na koniec będę z tym walczył. No wczoraj pięknie szło, żadna sztuka się nie rozerwała, tylko ciach, ciach, pach. A dzisiaj tutaj już jedna, no i tutaj macie drugą. Ale to nic. W tamtym roku na 1441 sztuk 3 mi się zepsuły. Także nie jest źle. Tutaj no na 337 już mamy dwie. Półtorej, no, jak będzie półtorej, bo jedna owinięta. A ta poszła luks. No tak się trafiło, no co zrobisz? Złośliwość rzeczy martwych, jak to mówię. W tą stronę strasznie się kurzy. Leci mi do środka nawet ten kurz tu. A z powrotem fajnie chłodno, bo w te boczne szyby wieje. Taka klimka, można powiedzieć. Na koniec sobie wydmuchamy prasę, skończymy to pole, przejedziemy na następne, tam nie wiem czy będziecie widzieć tam dalej. 14 hektarów chyba jest. Coś tam wujek mówił. Tutaj na Mazurach trzeba celować, żeby dobrze belę wywalić, tu góry, doliny. Dobra, ja na razie nie będę tutaj już zanudzał. Zobaczymy się w dalszej części. Zmiana siatki.
Znaczy zmiana. Kolejna rolka. Siatka klasowska. 2,5 tysiąca metrów podobno. Z tego co tu z nazwy wnioskuję. I robię na niej 3 razy, owijam belę. 140 bela, 145 czasami, zanim się człowiek zatrzyma. Jak na rotor nawinęło. To tamta co się rozwaliła, to na rotor poszła. Trzeba będzie wycinać z czasem. Ocie, chudy bocian. To był zły pomysł. Bierzemy kolejną rolkę. Jak przyjechałem, nie wrzucałem ją na prasę, no bo widzicie co się działo przed chwilą. Widzicie co się dzieje, jak się otworzy prasę. Później przy zmianie rolki właśnie ciężko jest. Nie wiem czy skończyłem mówić. Bele 140, 145, czasami pod 50, jak zanim się człowiek zatrzyma. I wychodzi mi około 180 bel, 170, 180 bel jakoś tak, z rolki. Klas fajnie ma zrobione, że skleja się tutaj siateczkę, cyk, i ona się później gdzieś nam nie zaczepia, tylko ładnie ją wciąga. Jest luksus. Dobra, tutaj mamy. Pozbierać śmieci. Nie zostawiam po sobie takich rzeczy. Wszystko pakuję w tubę. Chociaż tuby to i tak im tutaj zostawię przy tym, bo nie mam gdzie tego wsadzić. To oni sobie to zabiorą i tak na dniach będą rozwozić wapno. Tu widać z tyłu leży. To sobie to zabiorą. Ważne, że jest wszystko spakowane. Jedno w drugie. I wiatr tego nie ciąga po tym, po łące chciałem powiedzieć. Po polu, po ściernisku. Czek. Cyk, fuch. A to trzeba tutaj wrzucić. 539 sztuk zrobionych. Idziemy dmuchać maszynę. Trzeba będzie się przestawić później. Ustanąłem tak, żeby wiatr tutaj mi dmuchał. Ojej, to nic świetnego jest. Oh,
ona teraz kabina. Co rura jeszcze? Klapę można zamknąć. To oczywiście takie wstępne czyszczenie, bo tutaj tak jak nawbijane jest, to trzeba stanąć i wybierać. Ale to już sobie w domu zrobię. Jadę oddać siatkę. Po robocie na razie rzepak skończony, czekamy na cięcie pszenicy. Nie wiem, czy będzie ten kawałek pszenicy. Tutaj mamy jęczmień, z tamtej strony jest pszenica. Albo tamten, albo ten będzie do prasowania. Tam widać kotłownia jest, słoma leży. I co, to tyle chyba na dzisiaj. Podobało się, łapka w górę. Nie podobało się, łapka w górę. Podobało się i nie podobało się, łapka w górę, no żeby nie było, nie? No i co? Jesteś nowy, subskrypcja, podobały się filmy, dzwoneczek, chcesz być na bieżąco. I co, do następnego, trzymajcie się, na razie i cześć!